tam pójdzie zobaczyć, czy tam już nie wisi palu przy łagunie. Zobaczmy jeszcze, da się pieniądze przepuścił taki, o, mądry. Nie no. Weź ta tabaka rzadka, no nie. Ta nakroiły taki. No dziewczyny, ile będzie ta robiły te serwetki? Stare robicie jedno i jedno, druje ta i robita. No przecież to trzeba albo zrobić jedno i odłożyć, wziąć się za drugą, jak nie to za inną roboty. Bo ja za was wszystkiego robić nie będę. Mateusz drwa nosi. Ja tutaj łobiat rządzam. A wy siedzi tak jak ty lalem malowany. A ty Mateusz tak te buty pocuje, ale ty wczoraj to robisz. Pocuję chyba co, to chyba zaraz do kościoła będziemy szli. Dość muszę zwalić te workshopy, ja muszę to ty chyba świetunce założyć. No do kościoła, nie? Mamo, a jaki to dzisiaj dzień? No co ty nie wiesz, to dzisiaj Matki Boskiej Gromnicznej. To jest święto. Idzie się z gromnicą do kościoła. A co to ta gromnica jest? O Jezusicku, to ty 7,5 roku żyjesz na tym świecie i jeszcze nie wiesz, co to gromnica? Na gromnicy to jest zimy połowicy i jak je gromniczna, to trzeba szyć rękawice, dlatego że jeszcze zima nie minęła, wie ta? Trzeba tutaj łatać rękawice, bo chłop zaraz przyjdzie, a chcecie na gromnicę, to trzeba łatać rękawice. Ma ta tu jakie igły, nici? Stare rękawice ojca, bo przyjdzie, będzie mu w łapy zimno. Weź tam, otwórz ten kufer, sięgnij, daj im, niech to przystoją, bo to czas leci, a trzeba do kościoła zaraz iść. Tutaj ma ta ten sparagus i ma ta jeszcze tutaj takie zielone gałązki, to by trzeba było tutaj ustroić to wszystko. Uważaj, synu, bo my tutaj weźmie smak głowy. Lalusia, przeskusz. I te gałązki dowiązać do tych gromnic. Co by było, było takie ładne, tylko te złote, to nie ucinają, tylko te tylko zielone, te zielone same te zielone. Bracie, podaj mi tam Leni jest, podaj mi, bo pamiętacie matko, jak to nasza babka świętej pamięci gadała? A jakże? Że to Len i czerwona wstążka, bo gromnica ta chłopa to jest czerwono wstążko, bo od Chrystusa ran. I odszadł od całunu, że znubił. A dla kobiety... Ale od Maryi była niebieska. A od Maryi niebieska. No, to dla dziewcząt. Jo, i to kobitek. Jo, to wybierz ta szmaragusa i niebieskie wstążki, a ja se wezmę lnu. Mateusz, no weź ci zaszmyć te barkowe dziewczyno. Bo ty taki zręczny jesteś. To ciurzem pociął wam wstążki, bo nawet włosów nie umie ta zapleść. Siadaj tu. Siadaj, o, pierwsza. To mi taka taki wręcz nie chce wszystko zrobić, nie rozpalisz. Już mi tak nie słuch. Jak Matka Boska w mroźno zimę po wielkich śniegach sła z gromnicą zapalono, bo ta gromnica czuwała nad wędrowcami i nad takimi zwiezakami, co by one dobrze trafiły do swoich domostw. Ale wie ta, co ja wam powiem? Wilki jak leciały mocno, to jak zobaczyli to światło boże, to one tak trochę spokorniały i nie robiły ksywdy tym ludziom. I Matka chciała Boska, żeby wszystkie były te domostwa takie dobre i takie spokojne. Jak Matka Boska jest zła, jeszcze wam powiem, bo na razie i miała te ze sobą te światło, to światło miało oświetlać wszystkie domostwa. Nie tak o tym? A kogo tam? Niech będzie pochwalony! A kogo to przywiało? I Marko gadałem, że to przyjdzie i będę ukończyć. Tak, dobra? Święty tu pana. Matko, ale nie wiadomo, co to przyniosło.
Marysia, mówię dla mojego sąsiada. Myślałem, że do tego kościoła to on to nie pojadzie z nim, a no i co? Nie pochorowali. I teraz taki kawał iść i tych dzieci pozabijać, zobacz, zaspy aż po kolana, jak te dzieciaki dojdą? No jakoś tam mówię, że te młodsze, może ja wezmę na ręce i jakoś tam pójdzie. Słuchajcie, siada. No dobra, to usiądaj, bo się poczekam, się rozbierę, bo to się będzie jak trochę rozbierze. No. Nie. No jak to by, jak to jest? Z tym, że ta grumnica musi być przy tym chrzcie, przy dzieciach. A co się mnie pani pyta, jak ja jeszcze dzieci nie miałam, nie chrzciłam nic jeszcze. No i teraz będzie taki czas, że już się kulęt nie będzie śpiewało, ale ksiądz z obrodziej obszedł całą parafię i teraz już się kończy ten okres Bożego Narodzenia, ale póki co jeszcze można kolędę zaśpiewać. Lulaj, że moja perełko, lulaj ulubione, me pieścidełko. Przejdźka przez okno, bo co tak ten pies sąsiadów ujada? A, Matko, to wujka Jandek i ciotka Waśka zratować. Ale to się może co stało? Tyle kilometrów przeszło. Weź no Mateusz, podłóż trochę gryf na ten, może będą się na oli, może będą się chcieli łączać. Ale i wyjątek się. Wszelki duch Pana Boga chwali. A skąd wyżeś tak? Oj, kochana siostro, byliśmy rano w klasztorku w Ratowie, nam przy święty. Było ludziów, a ludziów. Byli i państwo, i byli z Tworaków, byli. I naroda było dużo, i z Ruszewa przyjechali, furmanko było, ale teraz i z Glinków przyjechali. A myśla pieszo? Myśla pieszo, przyszli z Marzy trochę. Jo, zrozumiałe. Myśla się rozbieszta teraz i przyjdź tam tutaj z Glinków. Bóg zapłać, Bóg łapać. No jo, to może teraz i dobrze, by pośpiewali. By się napili czego, czego siadajko. Siadajka. A byśmy się napili. Siadajka. Ocznie mi będzie myśliwo ziom taki. Nie pomoże, żeby ubrać tych najmłodszych. Chustkę na chuszcza założyć, bo zimno gardziel trzeba ochronić. Bo potem ci zaporuje i tak. Jestem weź i tutaj stań. Tam jest chustkę, dobrze? Dzwonię, dzwonio. Dobra. Dzwonio już dzwoni, zbieraj się. Rajta, to może zaraz rękawiczkę tak po jedno. Gdzieś je ta rękawica, tylko zaraz zobaczymy. Może w kieszeni masz siostra? Nie! On pewno się niedługo wyprowadzi z chałupy, jo? Co ty mówisz? Niedługo pójdź. Ja im te morgi? To one niech już z chałupy idą. Oj, to ja na gospodarce ostanę. A ty się nie nadajesz na gospodarki, bo ty za panisko jesteś, jo. Jeszcze przymknij, to jeszcze te drzwi, bo się wystuć. Ale weźmie jako kobietę nierobotną i co będzie wtedy? Będzie ją obierał tak jak i te siostry. Kolona się wystudzi, przynajmniej. Chyba, że... Następna! Dobra, jedzie, maczna! Zara, poczekaj tak. Maturo się jeszcze podzieje. Grumnice żeś tak obrali. No, poszły, jak grumnice pozostawiały. Zapomniały by grumnice. Słuchaj, to już tam psy coś sztykają. Może kto tam idzie do was jeszcze na linię, co? Zaraz, wyżej to tam, bo tam ktoś chyba idzie. Co to, psy szczekają jeszcze? Jo. Gdyby ktoś znowu do nas... Jo, bo to ja, że kto tam idzie. Kto tam? Dobrze, żeś tam przyszli, kochane sąsiady. Zawsze jak się tak idzie z taką grumadą, to dobrze świadczy o was i o nas miłe towarzystwo, to tak jak z
sąsiady są dobre, to tak jak najbliższa rodzina. To sąsiady to jak rodzina, to już od tyle lat się znają. I kowalski, i kowalski, i kosiorki, toćmy razem. To pójdzie po drodze, idzie na mszę, bo przez to groble jeszcze to ile tam zębia. Ty jest tak myślę, ty jest tak myślę. Chodź się, dzieciaku, bo ty zmarzy. My idziemy w swoją stronę. My idziemy w swoją stronę. Do ciebie się uciekamy, o Maria, Maria. Do ciebie się uciekamy, o Maria, Maria. Wybacz nas, Panie. Trzeba w piecu napalić nowym ogniem. No, ale... Tradycja nakazuje. No, czy znak Krzyża Świętego zrobiony? Zrobiony. Rozpalony. Rozpalony. Dobrze, kochani. Chodź na bo zimno, żeś ta zmarzli, moje kochane goście, chodź. Tam jeszcze się gromnica pali, to gasić w wodzie. A wy młode, chodź tam, pobąchana troszkę i pobnichana tego dymu, co by to was ustrzegło od choroby. Chodź tam tutaj, przejdź tam dalej, bo tam... Daj, tatunu się schowa, no, załaj. Schowaj tam, tak żeby nie... Nie wypadła. O, a kawałek został, to się psuda, żeby lepiej chałupy pilnował i lepiej szczekał.